Witam w kolejnym filmiku i dzisiaj nagrywam dla Was vloga. Wiele osób też prosiło mnie często o filmik z aktualizacją przysmaków Sony, dlatego postanowiłam, że w tym vlogu już nagram ten filmik i Wam pokażę, jakie przysmaki ma aktualnie Soniek. To jak widzicie, ma dwa organizery z takimi przysmakami porozrzuconymi różnymi, nie w torebkach, ale je pokażę Wam na końcu. Teraz pokażę Wam wszystkie po prostu przysmaki, które ma w tej pufie. Oraz jakie ma tutaj, i tutaj ma po prostu te gryzaki, które są tutaj na opakowaniu. To gryzaki dentystyczne z Biedronki, z Afripet. Jak one wyglądają. Jeszcze ma ich tyle. Ja już jest pusty, więc to ma takie gryzaki. A teraz pokażę Wam, jakie przysmaki są w tej pufie. I tak, tutaj mamy dwie paczki ulubionych przysmaków Sony, czyli te fileciki z Planet Pet Society. Sonia je wprost uwielbia i nie jest ich tu już dużo, no ale kilka jeszcze jest. W sumie chyba ulubione w ogóle przysmaki ze wszystkich. Kolejne też jej ulubione to są te Let's Bite, te chicken sandwich, takie kanapki, jak widzicie, tutaj są. I one też nam się powoli kończą, ale jeszcze coś tam jest. Dalej mamy takie przysmaki dentystyczne, Dental Delicious. Sonia je bardzo lubi. A tutaj mamy jeszcze Pedigree Dentastics. To są chyba te, co były w gazecie Mój Pies i Kot w zeszłym numerze, nie w tym, co był teraz. Albo te, które dostaliśmy w parce, nie jestem pewna, ale chyba raczej to jest gazety, bo tam też pasunek zjadła. Więc one jeszcze są nieotworzone. I dalej mamy takie gryzaki, które nie dostała jako nagrodę. Sfery wygrała nagrodę w konkursie fotograficznym. I tutaj dostała te gryzaki. Tutaj jest kilka, chyba 4 albo 3. I dalej mamy też te nagrody. Tej samej stąpce. Ona też przydała takich serduszek. I te przysmaki i te są jak nie bardzo lubi. Kolejne też mamy z tej nagrody. To są takie ciasteczka z firmy. Dwie paczki mamy. Ale ich jest bardzo mało tutaj. Chyba są 4 sztuki czy coś tak. Dalej mamy 8 w jednym. One chyba były do gazety, do Gun Sport. Jeszcze są nieotworzone. Oraz też 8 w jednym. I one też były jako do tej nagrody z Ferem. I mam otworzone i sobie je tak średnio lubię. Kolejne przysmaki, jakie mamy, to są ciastka Lalopet. To są ulubione w ogóle ciasteczka Sony. I one są w kształcie takich kolorowych kosteczek. To są wszystkie przysmaki takie w torebkach, jakie były w tej pufie. Teraz Wam jeszcze pokażę, jakie smaczki mam tutaj w tym pojemniczku, bo później jeszcze będę Wam nagrywała, jak pójdziemy na spacer z Sonkiem, bo pójdziemy z nim prawdopodobnie na spacer gdzieś albo gdzieś posiedzieć, zobaczymy jeszcze, bo może pójdziemy na plażę, to w zależności czy... No jeszcze zastanowimy się, to Wam nagram, jak pójdziemy. A tu mam jeszcze taką rurkę z Trixie. 3 kabanosy z Winstona, bo 2 już są zjedzone. Tu mam jakieś takie gryzaki luźno rzucone, ponieważ ja to często zabieram na wieś, więc już wolę mieć przygotowane takie różne gryzaczki tutaj. I na resztę to widzicie mniej więcej, co to jest. To są Active Cut. Takie mam już pokrojone trochę. Jakiś inny gryzak. Troszkę ciasta grana, więc tutaj mam wrzucone taką kostkę. Tą kostkę chyba w paczce zostaliśmy. No to prawdopodobnie też. Tu jeszcze takie jedno ciastko. Oraz to spalone pać, więc są takie gryzaczki. Już ostatnia puszka praktycznie z przysmakami. Jeszcze to ma różowe pudełeczko. Ponieważ kiedyś miałam jeszcze to pudełeczko takie na przysmaki, ale ten organizer znaczy, tylko on aktualnie jest pusty, bo w nim nie ma przysmaczków. Już się skończyło.
I tam takie pudełeczko różowe. W nim mam te trenerki, takie przysmaki, które już widzieliście, są w opakowaniach, tylko tutaj mam kilka przesypanych do wyjemniczka, ale to są te same. Dalej to mam Alfa Spirit, taki jeden. Tu mam dużo tych ciastek, takich łapek, to znaczy nie aż tak bardzo dużo, ale jeszcze trochę mam. Kapaski. Tu mam takie przysmaki. Kilka tych ciasteczek z rybek z kurinem. Jakiś biskrok. Tu jak widzicie jest dużo takich przysmaków porozrzuconych. Takich kawałków porozrzuconych. Tam jeszcze są jeszcze ciastka, lopec, troszkę. I jeszcze jedna czekoladka taka. Psia oczywiście. I to w sumie wszystkie przysmaki, jakie Wam już pokazałam. I jeszcze Wam będę nagrywać spacerek, ponieważ prawdopodobnie dzisiaj pójdziemy. I jeszcze pomyślałam, że nagrywam od razu Zdenko, bo miałam nagrywać osobny filmik, ale doszłam do wniosku, że nie, że pokażę Wam w tym filmiku, tutaj w tym projekcie mam różne Zdenko. Więc zaraz Wam pokażę. To są rzeczy, które się skończyły. Tutaj w tym przypadku to będą rzeczy jedzeniowe, czyli tylko opakowania po przysmakach. Na pierwszym to będą takie psie lody. One jeszcze się do końca nie skończyły, ale jest ich już niedużo i sądzę, albo jeszcze raz zrobię, albo już nie, dlatego pokazuję Wam je w Zdenku. Kolejne rzeczy to są takie kabanosy. Saneczka uwielbia kabanosy, więc bardzo je one smakują. Tutaj nam się skończyły te dwa, ten jeden był z paczki, też jej smakował. I kolejne to są Pedigree Dentastix, one chyba były w paczce. Saneczka już zjadła. A takie cygara też dostaliśmy w paczce. Bardzo sobie smakowało ono. A tutaj takie ciastka, ale te ciastka w większej, więcej zjadła ta kundelka. Czasami występuje w filmach. Duża Sonia. Tak na nią mówię. Kolejne to są te przysmaki, sądzę, one nie smakowały. Więc jeżeli oglądaliście vloga naszego z pikniku, to wiedzieliście, że dałam jej prawie całą paczkę tej dużej Sonii i ona je zjadła. Moja ich niestety nie lubiła. Tutaj mam przysmaki z Active Pet. Moja Sonia je uwielbia. I jeszcze nam się do końca nie skończyły, bo Wam pokazywałam, że mam je trochę tutaj tak bez opakowania, ale już Wam opakowanie pokazuję, bo w opakowaniu jest coś puste. Pedigree jest szmakos. Sonia bardzo lubi. To są chyba jej ulubione przysmaki z Pedigree. Z tej firmy to najbardziej lubi ten rodzaj, te właśnie paseczki. A Sonia chyba się przebudziła, bo czeka. Tu mam te biskroki. Ja mówiłam Wam, że je kupiłam na pół, nie kupiłam ich całych. One były w tym holu z Rossmana tam w logu. Więc ja Sonia zjadła tylko chyba kilka, dwa, trzy. No i to ucho to było z Active Pet, takie ucho cięte. I ja zjadła chyba jedną. Resztę dałam takim dzikim pieskom bezdomnym, które żyją u nas na wsi tam w tych lasach. One nie wiem, czy ktoś je kiedyś wyrzucił, czy jakoś tak i po prostu one się boją ludzi, ale tam mieszkają i podchodzą pod domy, bo są głodne. I to jest już całe Zdenko. No i oczywiście, jeśli w tym filmie będzie jeszcze coś ciekawego, jeśli pójdziemy na plażę, to Wam na pewno nagram. A przyszliśmy z Sonkiem nad rzekę. Jesteśmy nad rzeką. I tutaj widzicie, co wzięłam ze sobą. Dla Sonii. Jeszcze Wam paszka pokażę. Nie wiem, czy było widać. Jeśli chodzi o takie zabawki do wody, to wzięłam tą kosteczkę z Rossmana i te dwie zabawki z Sunplast. Tu mam miseczkę z wodą. Kabanosy. Jakieś takie ciasteczka. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, jaką niedawno kupiłam saszetkę. Jest to ogólnie taka kosmetyczka. Ja ją kupiłam w sklepie chińskim.
I ona jest ogólnie dla ludzi. Nie kupiłam, nie jest to przeznaczone dla psa, ale ja ją sobie przeznaczę dla psa, dlatego wam pokazuję, więc taki mini haul, tylko z jedną rzeczą. Ona jest w kształcie takiego mopsa. Tu jest bardzo miękki materiał, tu jest jakby ogonek tego mopsa. I ja to będę przeznaczała na smaczki. Co nie ma, to są wszystkie inne na smaczki, ja je będę nadal używać, ale tą też sobie używam. I tu w środku mamy takie smakołyki. I takie mamy smaczki w środku. Ciasteczka jakieś inne. Więc taka saszetka. Tutaj Soniek sobie leży. To saszetka na smaczki. Poczekaj Sonia. Chciałam urwać taki mniejszy kawałeczek. Zaraz do was wrócę. Tutaj dam sobie ciasteczko lolopec. Nie wiem, ona teraz nie chce, bo przed chwilą chciała nasze chrupki jeść. Usiadła tylko jednego, ogólnie pieski nie mogą jeść, no ale ona akurat nam ukradła jednego. Co do innego nic jej się nie stanie. Tu ma swoją miseczkę na wodę. I tak siedzimy.